Simonko! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla was odcinek pod tytułem Jak okłamujemy rodziców. Naszego doświadczenia standardowo. Chcecie znać w komentarzach, czy wy też tak okłamywaliście swoich rodziców. Ale trzeba zauważyć, że to są tylko takie drobniutkie, małe kłamstewka. Jeśli filmik wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. A my was zapraszamy do oglądania. Córciu! Tak? Zjadłaś te kanapki, które ci dałam do szkoły? Tak, zjadłam je! Smakowała ci ta nowa szyneczka? Tak, mamo, ja zawsze zjadam wszystkie kanapki, które mi robisz do szkoły. Robię ci kolejne na jutro. Nie, na jutro mi nie mów, bo umówiłam się z dziewczynami. Fuj, muszę to wyrzucić. To zaczyna już żyć swoim życiem. Obrzydliwe. Sobie do torby jutro wyrzucę do kosza. No stara, mówię ci, tak mi się nie chce nic. No. Jak to? Jutro jest sprawdzian? O nie, poczekaj. Muszę... Nie nauczyłam się. Muszę ogarnąć sobie zwolnienie. Poczekaj. Muszę kończyć, pa. Mamo! Co? Strasznie boli mnie głowa. Poczekaj, nic nie słyszę, już idę. A co ci jest? Nie wiem, źle się czuję. Ale co? Może to koronawirus. A ktoś ostatnio wrócił z Włoch od ciebie? Koleżanka. Naprawdę? Boże, dobrze, to ty nigdzie nie idziesz, zostajesz w domu. Naprawdę niczym się nie przejmuj, właśnie poszłaś do szkoły. Nie, absolutnie do żadnej szkoły nie idziesz. O, a gdzie ty się tak stroisz, młoda panno? A do kina idziemy z dziewczynami. O, fajnie, może was podwiozę akurat mam chwilę. Nie, ja się z Kasią umówiłam na przystanku, więc nie musisz nas podwozić. No to jak chcecie, jakby co to dawaj znać. Dobra. No jasne, mam, wiem. No to baw się dobrze. Dobrze. Halo, Tomek, nie dzwoń teraz. Za 5 minut wychodzę. No. Mamo, potrzebuję 8 złotych na składkę. Składka? Znowu na co wy się ciągle składacie w tej szkole? No, na przykład na urodziny nauczycielki. No dobrze. Ile? 15? 15 przed chwilą mówiłaś 10. Ach, dobra. Mam 12. O, 12 będzie super. Dzięki. Córciu droga, powiedz mi, kiedy wy teraz macie jakąś wywiadówkę? Pani nic nie mówiła, nie zapowiadała żadnej wywiadówki. No od września nie było żadnej wywiadówki? Nie wiem, mamo, pani nic nie mówiła, no. Przecież mamy za chwilę koniec roku. No ale co ja ci poradzę? No pani nie organizuje wywiadówki. No dziwna sprawa. To daj mi znać, jak tylko będziesz coś wiedziała, dobrze? No dobrze, na pewno ci powiem. Przecież bym ci nie okłamała. Mamo, wychodzę! Dobrze, tylko nie wróć zbyt późno. Życzę sobie coś od mamy. Ta marynarka zawsze mi się podobała. W sumie teraz jest w trendzie. Muszę mnie zauważyć. Czy ja sobie pożyczyłam? Hop, kaptur na wierzch. Mamo, wróciłam. Okej, a słuchaj, nie widziałaś mojej marynarki? Robię pranie. Marynarki? Nie, może gdzieś ją rzuciłaś, nie wiem, do szafy? W szafie? Przecież sprawdzałam przed chwilą w szafie. W szafie jej nie było. O, Jezus, skleroza. Na pewno jest gdzieś w szafie, wiesz? Tak mi się wydaje, że ją tam odwieszałaś. Ale nie wiem, musisz sprawdzić. O, faktycznie jest. Miałaś rację. Cześć, mamo. Hej. Co na obiad? Ty mi lepiej powiedz, co dostałaś ze sprawdzianu. A, jeszcze nie wiem. Przecież 2 tygodnie minęło, a tydzień jest w regulaminie. A w ogóle to z czego? No z matematyki. Z matematyki. A, z matematyki. No to wiem dlaczego. No bo pani nie było. Jest chora. No dobrze, a kiedy będziesz wiedziała? Martwi mnie ta twoja matematyka i te zagrożenia. Wiesz co, ona będzie dzisiaj przyszła i prawdopodobnie sprawdzi na za tydzień, no, bo była na zwolnieniu. Za tydzień dopiero? Dobrze, daj mi znać, jak będziesz miała wyniki. Dobra, to przyjdę na obiad, co? No dobrze, tak, zawołam się. Och, te dzieciaki, dzieciaki. Dobra, najpierw poprawię, a potem powiem mamie o jedynce. Dzięki, że obejrzeliście nasz film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ale pamiętajcie, że w takich poważniejszych sprawach nie warto jest okłamywać rodziców, ponieważ oni chcą tak naprawdę dla nas jak najlepiej. Także nie okłamujcie swoich rodziców, bądźcie z nimi szczerzy, oni na pewno Wam pomogą. No, ale czasami swoje tajemnice i sekrety można mieć, więc... Ale tylko takie mini. Ale takie mini. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku o 16:00. Do zobaczenia.